Prezydent Suwałk wystąpił pod koniec listopada do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o rozważenie wcześniejszego udostępnienia obwodnicy miasta kierowcom. Stan zaawansowania tych robót już jest bardzo, bardzo znaczący. Zostały jakieś tam roboty tylko związane z, z poboczami, z drogami serwisowymi. Widzę, że już wszystkie wiadukty na obwodnicą zostały wykonane. No i myślałem, że w końcówce tego roku mieszkańcy otrzymają taki fajny prezent. W swoim wystąpieniu do inwestora Czasła Frankiewicz przytoczył między innymi przykład udostępnienia części trasy łączącej Białystok z Warszawą. Tam ta przejezdność była, mimo tego, że jeszcze te prace nie zostały ostatecznie zakończone, one były prowadzone i są jeszcze nadal prowadzone, a tiry jadą już właściwym szlakiem. Podniesiona przez prezydenta argumentacja nie przyniosła. Oczekiwanego rezultatu. Poinformowano mnie, że jeszcze trzeba roboty prowadzić, i tak dalej, i nie ma właściwego odniesienia, porównania do, do drogi krajowej numer 8. Tak więc będziemy musieli jeszcze trochę na otwarcie obwodnicy poczekać. I w marcu yy, prawdopodobnie już właśnie ona przeka będzie przekazana do użytkowania. No, szkoda, że, że w końcówce roku nie mamy takiego prezentu, ale nie zawsze Święty Mikołaj, jak wiemy, do nas. Przychodzi, może byliśmy niegrzeczni w tym mijającym roku. Aż się chce dodać, że skoro czekaliśmy 30 lat, to poczekamy jeszcze 3 miesiące.